Dzień dobry Państwu. Otwieram drugą sesję Rady Gminy Dominowo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam Panie, Panów Radnych. Witam Panie, Panów Sołtysów. Witam Wójta. Witam Panią Skarbnik. Witam Panią Mecenas. Witam dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych. Witam również Panią Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej, Panią Sęczkowską. Przechodzimy do przyjęcia porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie trzech protokołów z ostatnich sesji. Punkt czwarty, sprawozdanie wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonywaniem uchwał rady. Punkt piąty, rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska. Punkt szósty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt siódmy, odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. Punkt ósmy, wolne wnioski i informacje. Punkt dziewiąty, zamknięcie obrad sesji. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu trzeciego. Przepraszam bardzo, czy mają Państwo jakieś uwagi? Czy jakieś wnioski? Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Proszę nacisnąć przycisk, podnieść rękę. Kto z Państwa wstrzymuje się? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie trzech protokołów z ostatnich sesji. Uważam, że zrobimy to bez odczytu. Przystępujemy. Czy ktoś ma z Państwa do tego jakieś uwagi lub pytania? Do protokołu 47? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Protokół 47. Kto jest z Państwa za? Podnosimy rękę, naciskamy przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymuje się? Dziękuję. Stwierdzam, że protokół 47 został przyjęty. 15 głosów za, przeciw 0. Dziękuję. Przechodzimy do protokołu 48. Czy ktoś ma z Państwa jakieś uwagi? Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Podnosi rękę, naciskamy przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za przyjęciem protokołu 48 jest 15 radnych, przeciw 0. Przechodzimy do kolejnego głosowania. Protokół numer 1 z kadencji 2018-2023. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi? Dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto jest z Państwa za? Naciskamy przycisk, podnosimy rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. 15 głosów za, 0 przeciw. Przechodzimy, Szanowni Państwo, do punktu czwartego. Sprawozdanie wójta o jego pracach w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza związanych z wykonywaniem uchwał rady. Proszę o zabranie głosu Pana Wójta. Szanowni Państwo, zgodnie z nową formułą zatwierdzoną w statucie, sprawozdanie za ostatni okres z uwzględnieniem realizacji uchwał. Proszę Państwa, na ostatniej sesji Państwo podjęliście właściwie jedną uchwałę, która zobowiązywała mnie, zobowiązywała wójta do jej wykonania, mianowicie wybór przewodniczącego i tutaj chodzi o podpis elektroniczny, taki jest wymagany. W tej chwili jest to załatwiane i podpis elektroniczny dla Pani Przewodniczącej będzie. Proszę Państwa, co do uchwał podjętych w poprzedniej kadencji, staramy się doprowadzić do końca realizację uchwały związanej z wykupem ostatniej części budynku w Dominowie, tak zwany Stary Ośrodek Zdrowia. Proszę Państwa,
kończy się rok, kończą się inwestycje i pozwólcie Państwo, że w kilku zdaniach o tych aktualnie kończonych czy na dniach zakończonych. Droga w Bukowym Lesie, prace dobiegają końca. Cała wartość tych prac to jest kwota około 269 tysięcy złotych. Z dofinansowania 175 tysięcy złotych. Oświetlenie uliczne, tutaj część jest realizowana z funduszy sołeckich. Zakończony praktycznie temat Bagrowa, Bożejewa. Za chwilę wymiana lamp w miejscowości Poświąto z funduszu sołeckiego. I tutaj może uprzedzę już pytania. Jest potrzeba umieszczenia czy zainstalowania dwóch nowych lamp w Dominowie, o które było wnioskowane. One będą zamieszczone na ulicy Sportowej i Powstańców w momencie, jak będzie wymiana, to już na dniach oświetlenia w Poświątnym. Chodzi o koszty, żeby za jednym kosztem przejazdu podnośnika, bo to są drogie usługi. Proszę Państwa, jak Państwo widzicie, trwa remont Urzędu Gminy. Do okresu świątecznego chcielibyśmy te prace zakończyć i tutaj chciałbym podziękować za wytrwałość pracownikom, którzy w tych warunkach pracują, a tym, którzy do urzędu przychodzą, to też chcę podziękować za to, że gdzieś tam chodzą po jakiejś gruzie, gdzieś zakurzone ubrania, ale myślę, że chcąc coś zmienić, najpierw trzeba pewne sprawy zburzyć. Proszę Państwa, w Murzynowie Kościelnym pierwszy etap budowy strażnicy OSP. Ten etap za chwilę będzie zakończony. Kończymy na murach zewnętrznych i wewnętrznych i zakończone to będzie wieńcem betonowym. Proszę Państwa, została jeszcze jedna rzecz w aspekcie utwardzania dróg destruktem. Został jeden odcinek drogi, odcinek między Górznem a Dzierżnicą. Tutaj wykonawca prosił o przedłużenie terminu, ponieważ zanim położymy na tej drodze destrukt, należy ją utwardzić, a w tej chwili jest problem z nabyciem materiału, ale w tym roku będzie to wykonane. Szanowni Państwo, zakończyliśmy pewien, w okresie międzysesyjnym, zakończyliśmy pewien etap realizacji projektu, który polegał na dofinansowaniu infrastruktury komunikacyjnej i zakupu autobusów. Jak Państwo wiecie, ten projekt realizowaliśmy 2 lata. W ubiegłym roku budżetowym wiaty, zatoczki przystankowe i przy tych zatoczkach część chodników, a w tym roku kończyliśmy zakupem po przetargu 2 autobusów. Szanowni Państwo, mamy informację z Urzędu Marszałkowskiego, że ten ostatni wniosek o płatność końcową został zaakceptowany. Czekamy w tej chwili za pieniędzmi. Otrzymamy kwotę nieco ponad 1 400 000 złotych. To jest kwota z zakupu 2 autobusów, które kosztowały ogółem 2 076 000 złotych. Szanowni Państwo, byliśmy w okresie międzysesyjnym poddani też kontroli. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu skontrolował nasadzenia. Proszę Państwa, ogółem z nasadzonych drzewek zostało uschło, czy zostało zniszczonych około 40 i jesteśmy zobowiązani te nasadzenia uzupełnić i tutaj prosimy Państwa radnych o zmianę w budżecie na kwotę około 1000 bodajże 300 zł, żeby uzupełnić te nasadzenia. Proszę Państwa, podpisaliśmy również umowy, mam tu na myśli 2. Pierwsza sprawa jest to idzie zima, kończyła nam się umowa poprzednia ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych na zimowe utrzymanie dróg. Wysłaliśmy zapytanie do 5 potencjalnych wykonawców i w wyniku złożonych ofert umowa zostanie podpisana na najbliższe 2 lata ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych.
Podpisana została również umowa z kancelarią prawną, która popilotuje czy zajmie się sprawą przekształcenia Zakładu Usług Komunalnych w spółkę. Proszę Państwa, chcielibyśmy ten proces zakończyć rejestracją spółki, myślę, że w marcu, kwietniu przyszłego roku. Umowa została tak skonstruowana, płacimy w dwóch ratach, pierwszą po złożeniu dokumentacji w sądzie w celu rejestracji spółki, drugą po zarejestrowaniu. Tutaj już pojawiają się pewne, może nie problemy, ale rzeczy, które należy uregulować. Kwestia przekazania spółce gruntów i dla przykładu duża działka w Gieczu, na której stoi oczyszczalnia. Oczyszczalnia stoi tylko na części działki. Na tej działce również stoi zatoczka przystankowa i wiata. Musimy dokonać podziału tej działki, ponieważ nie możemy tej zatoczki i wiaty przekazać na rzecz spółki, gdyż okres trwałości projektu wynosi 5 lat. Podobnie sytuacja wygląda w Murzynowie Kościelnym, gdzie ta działka jest dość duża, bo jest to kawałek pola uprawnego i tak zwana stara strażnica. Też tutaj wszczynamy procedurę podziałową, żeby na rzecz spółki przekazać tylko ten teren, na którym stoi oczyszczalnia. Szanowni Państwo, w międzyczasie również tutaj wczoraj na komisji Państwo radni otrzymali propozycję czy projekt zmian w tegorocznym budżecie. Jeśli będą jeszcze pytania, to postaram się odpowiedzieć. Szanowni Państwo, generalnie tych zmian jest bardzo dużo. Jest to koniec roku. Jest to tak zwane uzgadnianie, czyszczenie budżetu. Natomiast zwiększamy wydatki tylko na oświatę, na dotacje do Gminnego Ośrodka Kultury, Ochotnicze Straże Pożarne i częściowo na drogę w Bukowym Lesie. Skoro mowa o budżecie, Szanowni Państwo, został złożony w Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na rok 2019, który Państwo będziecie procedować jako Rada, myślę, że jeszcze w miesiącu grudniu. Proszę Państwa, i rzecz następna, jeszcze przed świętami ukaże się ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Ośrodka Kultury. Pani dyrektor złożyła rezygnację, obliguje nas to do ogłoszenia konkursu. Myślę, że na podziękowania w kierunku pani dyrektor jeszcze będzie czas i będzie okazja podziękować za ten okres kilku lat dyrektorowania. Szanowni Państwo, chciałbym podziękować wszystkim, którzy przygotowali uroczystość 11 listopada w Murzynowie Kościelnym. Również chcę podziękować tym, którzy wzięli w niej udział. Proszę Państwa, kończy się ten rok obchodów stulecia niepodległości. Będziemy go kontynuować w przyszłym roku pod kątem przede wszystkim Powstania Wielkopolskiego. A mówię o tym dlatego, że kilkakrotnie już sygnalizowałem, że istnieje możliwość ekshumacji dwoje wizów. Proszę Państwa, w tym okresie odbyły się spotkania z przedstawicielem Urzędu Wojewódzkiego oraz Instytutu Pamięci Narodowej i myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Być może w miesiącu lutym odbyłaby się ta uroczystość. I proszę Państwa, ostatnie moje podziękowania dla wszystkich, którzy pracowali przy wyborach. Mam tu na myśli przede wszystkim członków komisji, pracowników urzędu. Baliśmy się pewnych rzeczy, ponieważ Państwo wiecie, że po raz pierwszy pojawiła się taka instytucja urzędnika wyborczego. Ale myślę, że jeśli chodzi o sprawy proceduralne, to wszyscy dokonali wszelkich starań, aby te wybory przebiegły zgodnie z prawem i sprawnie. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli Państwo macie pytania, to bardzo proszę. Ja bym prosił o głos, tak?
Proszę o głos. Proszę pana radnego Gierałka. Ja miałbym takie pytanie w związku z tym, że padła tutaj informacja o rezygnacji pani dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Zapytałbym w ten sposób. Jest to, jak patrząc, cofając się w czasie, to widzimy, że jest to trzecia decyzja o rezygnacji z funkcji. Wcześniej, wiadomo, można jeszcze było zrozumieć i gdzieś w jakiś sposób no, przejść do porządku dziennego. Pan Rafał Kordacki, który zrezygnował. Później pani Ochowiak. Teraz jest trzecia dymisja na własną prośbę. Ja chciałbym może, jeśli można, to poprosić, jeżeli jest w ogóle taka wola, jeżeli pani dyrektor jeszcze urzędująca ma ochotę podzielić się z nami przyczynami tej swojej decyzji, skądinąd na pewno nie jest to decyzja łatwa, bo skoro 4 lata temu obejmowało się funkcję, proszę mnie poprawić, 4 lata temu? 4 lata temu. A nagle jest rezygnacja, do czego oczywiście pani ma prawo, to ja bym prosił jeszcze nadmienię w ten sposób, że sam byłem w tej komisji konkursowej i ja to powiedziałem, nawet głosowanie było tajne, ale ja powiedziałem pani dyrektor, że nie głosowałem na panią dyrektor wtedy przy wyborze, głosowałem na kogoś innego, ale życzyłem pani dyrektor mimo wszystko powodzenia i trzymałem za nią kciuki. Zresztą wydawało mi się, że wszystko jest, że nastąpiła poprawa. Zresztą mam nadzieję, że to nie tylko takie moje zdanie, że działania tutaj pani dyrektor były jak najbardziej w dobrym kierunku. Czy jakieś uchybienia były? Pewnie tak, ale kto nie popełnia ich tam w procesie pracy. Natomiast no, trochę mnie to właśnie zdziwiło i zmartwiło, że rzeczywiście no jest to kolejna rezygnacja z funkcji. Ja bym poprosił może panią dyrektor o, jeśli ma ochotę, o wypowiedzenie się w tej kwestii. Jeśli pani przewodnicząca oczywiście pozwoli. Tak, dziękuję panu Markowi. Proszę panią dyrektor, jeśli pani... Dziękuję za udzielenie mi głosu. Rzeczywiście złożyłam wypowiedzenie z pracy. Szanowni państwo, wydawało nam się także, że realizujemy polecone nam zadania najlepiej jak potrafimy. Nie ukrywam, że najtrudniej jest w kwestii finansowej. Jest to kolejny rok, kiedy Ośrodek Kultury na koniec roku czy w ostatnim kwartale roku prosi o finansowe wsparcie, o zwiększenie dotacji. My planując budżet robimy to okrutnie realnie, ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, jak trudna sytuacja finansowa jest w całej gminie, że potrzeb jest wiele. Szacując go naprawdę staramy się uwzględnić to, że tych pieniędzy nie ma. Niemniej jednak, mimo że budżet jest szczery, autentyczny, jest korygowany, jest o kilkanaście tysięcy cięty przy budżecie. Nasz projekt był 248 na ten rok, dostałyśmy 235. To się wydaje niewiele, 13 tysięcy, niemniej jednak, jeżeli transza miesięczna wynosi 17, to jest już cała transza. Jeśli dodać do tego, że ubiegły rok również zamknęłyśmy ze zobowiązaniami, miałyśmy w tym roku do popłacenia około 14 tysięcy. Czy ja mogę wtrącić, pani przewodnicząca? Tak, proszę bardzo. Czyli proszę mi powiedzieć, zakładała pani dyrektor budżet większy o 13 tysięcy, tak? Mniej więcej? Znaczy on, gdybyśmy go naprawdę bardzo realnie napisały, byłby dużo wyższy, ale... Rozumiem. Wzorem lat ubiegłych zdawałyśmy czyli, sobie sprawę, że... w projekcie ten realny według pani, tak jak pani powiedziała, no już taki bardzo, bardzo skromny, to był w tym wymiarze właśnie, o którym pani wspomniała.
A proszę mi powiedzieć, na koniec tego roku, po uzyskaniu, bo tu mamy przecież w zmianach budżetowych, jest tam dotacja 22 tysiące, mniemam, że ona będzie niewystarczająca i taka, która by zaspokoiła należności, czyli zobowiązania, musiałaby być o te mniej więcej 13-14 tysięcy większa, czy ja się mylę? Rzeczywiście liczyłyśmy to z panią księgową, z panią Panek. Wyszło nam około 34 tysięcy, żeby zamknąć rok budżetowy, żeby wszystkie zobowiązania zapłacić. Ja tylko chciałam dodać, że nie tylko moja jednostka, ale wszystkie jednostki mają każdego roku wytyczne, że nie należy planować wydatków większych na wynagrodzenie. Bardzo cieszymy się, że w tym roku mogliśmy dać podwyżkę pracownikom i moja osoba również. Niemniej jednak, nie zakładając tego w projekcie budżetu, bo nie ma takiej możliwości, są to, bo takie przynajmniej dostajemy wytyczne, że budżet, a zwłaszcza w kwestii wynagrodzenia, ma zostać na poziomie roku ubiegłego. W momencie, kiedy rzeczywiście te podwyżki są, one automatycznie też zabierają kolejną kwotę budżetu. Oszacowałyśmy też, że w tym roku dochody własne będą wyższe. Niemniej jednak nie zrealizowaliśmy ich i nie zrealizujemy. Firma Neodorozi, która jest naszym jedynym żywicielem, mogę tak powiedzieć, też boryka się ze swoimi problemami. Z czego to wynika, analizujemy wszyscy. Niemniej jednak brakuje nam kilkunastu tysięcy z tego, co założyliśmy. Duże imprezy plenerowe, które odbyły się, też, mimo że dostaliśmy na Bobrujski, na Janowo 62 tysiące łącznie, całkowite koszty przekroczyły 68 tysięcy. To jest tylko 6 i aż 6 w momencie, kiedy transza wynosi 17, a na wynagrodzenia potrzebuje 12 na nasze wynagrodzenia, plus minus jeszcze 2-3 tysiące na dzieło zlecenia, tak naprawdę zostaje nam około 3 tysięcy na bieżącą działalność. W momencie, kiedy przychodzi bardzo duża impreza, na którą nie dostajemy bezpośredniej dotacji. To jest coś, co tak naprawdę dopiero w tym roku do mnie dotarło. Bardzo mi przykro, że tak późno. Nie mam wykształcenia księgowego, ekonomicznego. Dożynki, które kosztują 46 tysięcy i to utrzymuje się na tym samym poziomie, są strzałem we wrześniu, który uniemożliwia nam normalną płynność finansową do końca roku. Trudno jest nam te 2 tysiące od stycznia odkładać. Zresztą przypomnę Państwu, że już 14 w styczniu z bieżącej transzy poszło na realizację zobowiązań. Także rzeczywiście trudno jest nam spiąć budżet, ponieważ nie potrafię zrobić tego lepiej, mimo że prowadzę 3 czy 4 zajęcia w godzinach pracy i po pracy, jak gdyby w zakresie własnych obowiązków. Tak, żeby oferta była jak najbogatsza, to nie zmienia to faktu, że po prostu nie jestem w stanie zrealizować i zmieścić się w budżecie, co spowodowało, że zdecydowałam o zrezygnacji z funkcji dyrektora Ośrodka Kultury. Można jeszcze? Czyli mniemam, że pani nie przehulała tych pieniędzy, po prostu mówiąc kolokwialnie, tylko wydała pani na te cele, które no, jakby tutaj były wytyczone odgórnie, prawda? Zapraszam komisję rewizyjną i każdego z państwa, pań radnych. Byłoby wspaniale, gdybyście mogli państwo spojrzeć w nasze rachunki i zobaczyć, że na zajęcia plastyczne, które prowadzimy, Ania Socha prowadząca, przynosi gałązki, liście, odpady różnego rodzaju, tak, żeby minimalizować koszty. Robimy wszystko naprawdę po kosztach. W tym roku nie mam żadnego wydatku, zresztą w roku ubiegłym również, nieuzasadnionego wydatku na rozwój, na ośrodek kultury poza bieżącą, minimalną działalnością i za każdym razem negocjuję koszty, negocjuję kwoty. Z roku na rok są to coraz wyższe kwoty, nawet za X, czyli te podstawowe nasze zobowiązania czy wynagrodzenia instruktorów. Z roku na rok ci ludzie chcą zarabiać więcej. Przyzwyczailiśmy mieszkańców, że oferta kulturalna, oferta zajęć jest bogata,
ale coś kosztem czegoś. W tym roku już nawet pobieramy opłaty za część zajęć, żeby rzeczywiście jak najlepiej móc ten rok zakończyć. A ja bym chciał zapytać inaczej. Jest zresztą pan wójt na sali. Czy zgłaszała pani problem właśnie tego niedoszacowania ewentualnego i tego, że koszta planowane no nie pokrywają się z rzeczywiście realnymi poniesionymi? Czy dawała pani taki sygnał panu wójtowi? Mam tą przyjemność, że pan wójt często do nas zagląda. Rzeczywiście rozmawiamy może w takiej zbyt swobodnej atmosferze, może nigdy nie byłam zanadto zdecydowana. Niemniej jednak rozmawiamy o tym, o naszych obawach. Pani księgowa również zgłasza, ponieważ ona najbardziej siedzi w tych obliczeniach i jest najbardziej świadoma tego realnego zagrożenia. Zwłaszcza, że tak jak mówię, nie jest to pierwszy rok, kiedy rzeczywiście nie możemy końca roku spiąć i rozmawiamy, piszemy pisma wcześniej lub później. W tym roku składałyśmy bodajże 25 września pismo z prośbą o zwiększenie dotacji, o prośbę o rozmowę. Mieliśmy kilka spotkań, kilka rozmów. Tak, zgłaszamy problemy finansowe, zgłaszamy nasze obawy, że duże imprezy, naprawdę duże i wysokobudżetowe, mogą stanowić dla nas obciążenie nie do udźwignięcia. No cóż, ja odpowiedź od pani uzyskałem. Jeśli pan wójt chciał się do tego odnieść, czy rzeczywiście, no jakby tutaj, jaki jest pogląd pana wójta, to szanowna pani przewodnicząca, bym bardzo prosił o przekazanie mojego zapytania ewentualnie i komentarza do tej dymisji. Skądinąd, no myślę, że nieoczekiwanej. No tym bardziej, że no to pan wójt powoływał za pomocą komisji oczywiście panią na to stanowisko i pytanie, czy rozbieżności finansowe, czy tam no, ten brak spięcia budżetu, no to jest wystarczająca sprawa, żeby przejść do porządku dziennego nad dymisją. Skądinąd, no mówię, pani dyrektor, do której myślę, że chyba większość społeczeństwa tutaj już jakoś przyzwyczaiła się i myślę, że raczej była zadowolona z jej pracy, no a jakby te koszta spowodowały to, że stąd taka dramatyczna decyzja. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor, dziękuję panu radnemu. Proszę o zabranie głosu pana wójta. Proszę państwa, czy będą w stosunku do mnie konkretne pytania, czy mamy się ogólnie ustosunkować? Nie, no bo panie wójcie, jeśli mogę, pani przewodnicząca. No bo tak trochę odnoszę wrażenie, że pani dyrektor złożyła dymisję, złożyła rezygnację i na tym się sprawa zamyka. No ja nie wiem, czy pan wójt podjął mediację, czy próbował się dowiedzieć, czy pani dyrektor chciałaby nadal pozostać na tym stanowisku, czy po prostu już decyzja zapadła, też byśmy chcieli wiedzieć, no bo to są sprawy, które dotyczą nas wszystkich tutaj, łącznie ze szkołami, nie wiem, społeczeństwem całym, którzy no chcieliby taką informację wiedzieć, czy to jest rzeczywiście. Bardziej pytanie do pani dyrektor, czy już ta decyzja jest ostateczna i do pana wójta, czy widzi ewentualnie jeszcze jakąś możliwość współpracy w tym względzie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, jeśli pozwolicie na początku bardzo ogólnie, tak, a potem merytorycznie. Szanowni państwo, pani dyrektor złożyła pismo, tak, które przyjąłem, 3-miesięczne okres wypowiedzenia. W trakcie rozmowy pani dyrektor nawet mówiłem w ten sposób, że gdy była potrzeba skrócenia, bo to z pracą jest różnie, pani może otrzymać pracę wcześniej, tak, wyrażam zgodę. Proszę państwa, jeżeli ktoś chce odejść, tak, ma prawo, tak. Ja niejednokrotnie w swojej pracy zawodowej wyrażałem zgodę na odejście osób, z którymi współpracowałem. Tutaj w urzędzie ostatnio państwo macie chociażby przykład. Ważne stanowisko, tak? Ważne stanowisko, pan Marcin Nowak, tak? Też było odejście. Wtedy prosił za, o ile dobrze pamiętam, panie Zosiu, za porozumienie stron, tak? Bo praca czekała. Proszę państwa, nie wolno, tak? Czy inaczej, ja nigdy nie będę nikomu bronił przejścia do innej pracy. Natomiast teraz już do
merytoryki. Proszę Państwa, oczywiście, że znam sytuację środka kultury finansową, tak? Znam sytuację wszystkich jednostek organizacyjnych, oczywiście nie w szczegółach, bo tego są dyrektorzy. Budżet GOKU nie jest wielki, nie jest wielki, ale proszę Państwa, zadam, tutaj są kierownicy jednostek, tak, kierownicy jednostek, szeroko rozumiani, czy, tak może tutaj widzę wzrokowo, pani dyrektor, pan kierownik komunalki, pani prezes SP, proszę Państwa, pani kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, wszyscy piszą o budżet na starcie większy, tak, większy. I oczywiście nie neguję, tak, że jest to, takie są potrzeby. Tylko, Szanowni Państwo, i to jestem w stanie udowodnić na najbliższej komisji, tak, sięgając kilka lat wstecz, jeżeli weźmiemy projekty kierowników jednostek oświatowych przy budżecie, a możliwości gminy, tak, to zapomnijmy o czymkolwiek. Ja rozumiem, tak kierownik jednostki musi pisać, ale my nie jesteśmy w stanie zaspokoić tych wniosków, tak, nie jesteśmy. Proszę Państwa, i w trakcie roku, co chwilę mamy zmiany w budżecie, do tego budżetu się dokłada, na ile możemy. I teraz już do konkretnego zagadnienia. Szanowni Państwo, Pani Dyrektor, Pani Księgowa sygnalizowały problem, tak, sygnalizowały, tak, od, nie wiem, września, października, tu nie chcę, może lipiec, tak, czy sierpień, proszę Państwa, i rozmowa była taka, tak, jeżeli będziemy mieli, damy, tak, a czekaliśmy długo, z prostej przyczyny, tak, nie ma tych pieniędzy jeszcze na koncie, nie ma na koncie z tego projektu, w cudzysłowie, autobusowego, tak. Proszę Państwa, nie można komuś obiecać, tak, nie mając jakiegoś zabezpieczenia, nadziei, że te pieniądze będą. Mało to, jest kwestia też, żeby się mogła wypowiedzieć Pani Skarbnik, kwestia różnego rodzaju wskaźników, tak, wskaźników, bo budżet gminy to nie jest, widzi mi się, Pani Skarbnik, czy moje, przy konstruowaniu, zanim oczywiście Państwo uchwalicie, jest to kontrolowane przez regionalną, tak, wskaźniki, wydatki bieżące i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, żeby nie przedłużać, kwota 22 tysięcy złotych, tak, została uzgodniona na spotkaniu w gabinecie pani Skarbnik z panią Krysią Panek, tak. Spotkaliśmy się w momencie, kiedy pojawiły się na te pieniądze. Ja zawsze podkreślałem, ile możemy, damy. Proszę Państwa, została uzgodniona 22 tysiące złotych plus, bo mniej więcej tyle do końca roku, tak, wpłynie jeszcze na konto środka kultury z wynajmu tutaj sali, gdzie odbywają się różne imprezy. Czyli tutaj troszeczkę mam inne zdanie jak Pani Dyrektor, czy może się mylę, tak, ale że do końca roku, żeby zamknąć rok na zero, potrzeba około 28 tysięcy złotych, tak? I wydaje mi się, 22 plus 6. I wydaje mi się, że ta kwota, Pani Skarbnik, została uzgodniona z Główną Księgową Ośrodka Kultury. Panie Dyrektor, była też na spotkaniu. Pamiętam Panią Krysię. Szanowni Państwo, i teraz, żeby nie być źle zrozumianym, tak? Praca na tej działce, w tej kulturze jest naprawdę trudna, tak? Jest naprawdę trudna. Proszę Państwa, co by nie było proponowane, organizowane, tak, to wszystko kosztuje. Wszystko kosztuje. Natomiast odbiór jest różny, tak. Ja pamiętam imprezy przygotowane przez Ośrodek Kultury, że właściwie nie było ludzi, tak. Pani Dyrektor, nie brakowało inwencji. Szanowni Państwo, powtarzam jeszcze raz, tak. Jest to decyzja Pani Dyrektor. No Panie Wójcie, można jedno pytanie? Proszę. Panie Wójcie, czyli ja mam takie pytanie. Czy to, że jest ten niedobór w tym budżecie, on się, mówiąc kolokwialnie, nie spina. Ja mam do Pana pytanie, czy
pan w jakiś sposób zgłosił, pani dyrektor, że będzie wyciągał konsekwencje albo coś z tego tytułu? Nie było. Rozumiem, że nie było czegoś takiego, że mogła się pani dyrektor poczuć, że jest jakaś presja, żeby rzeczywiście może ustąpić albo coś takiego. Rozumiem, że nie było czegoś takiego. Proszę państwa, na to pytanie najlepiej odpowie pani dyrektor, tak? Dyrektor, czy była presja, że będzie dyscyplina finansów, będą konsekwencje? Ja bym bardziej pana wójta pytał, no bo to państwa, są dwie nie. osoby na sali, akurat pan wójcie. Oczywiście, nie. Proszę no państwa, i, no jeżeli i mogę. Panie Marku. Czyli panie jeżeli wójcie, jeśli dodać... już tylko jeszcze jedno zdanie. Czyli idąc za tokiem myślenia, niech pan wójt potwierdzi albo zaprzeczy. Czyli nie byłoby konsekwencji i prawdopodobnie, oczywiście, pewnie rozmowa typu, że trzeba może lepiej zaplanować pewne rzeczy, skoordynować i tak dalej, może współpracować bliżej, żeby taka, z panią skarbnik, żeby taka sytuacja nie miała miejsca, a ten niedobór rozumie te zobowiązania i tak zamierzała rada tutaj, czy wójt za pomocą decyzji rady zapłacić, rozumie, tak? Proszę państwa, stąd ta propozycja zmienić się w budżecie, to jest po pierwsze, tak? Po drugie, uczestniczyłem w rozmowach z panią główną księgową Ośrodka Kultury w tamtym roku, więc sytuacja trudna. Pomogłem częściowo problem rozwiązać. Częściowo, tak? Proszę państwa, to jest dwa, trzy, tak? Trzy. Jeżeli już mówimy o jakiejś presji, czy o tym, co krąży, szanowni państwo, tak? Jeżeli tu już jesteśmy, o tym mówimy, to myślę, że po raz ostatni wrócę do słowa wybory, bo mamy tego wszyscy dość, przynajmniej ja. Proszę państwa, no przecież jak pani dyrektor złożyła wypowiedzenie, tak? To miało miejsce, pani dyrektor, nie wiem, dwa tygodnie temu gdzieś, trzy. Proszę państwa, to ja się dowiedziałem po dwóch dniach w domu u mnie, tak? Że ludzie na wsi mówią, że rozpoczynam rozliczenia powyborcze, bo pani dyrektor startowała do powiatu, nie z mojej listy. Proszę państwa, tak chodzi po wsi, tak? To zadam pytanie, to gdybym taki był, to powinienem jeszcze rozliczać, oczywiście tutaj mówię w cudzysłowiu, bo nie zamierzam, tak? Dwóch pracowników urzędu, tak? Szanowni państwo, nie dajmy się zwariować, tak? I jeszcze jedno tylko zdanie, proszę państwa, jestem ostatnią osobą, tak? Która by rozliczała kierownika jednostki w sposób, który by to powiedzieć, tak? Proceduralny, tak? Strasznym dyscypliną finansów, z jakimiś karami czy zwolnieniem za to, że budżet się nie domyka. Proszę państwa, na tej sali jest dyrektor, ja też kiedyś byłem i myśmy to, panie dyrektorze, lat temu, nie wiem, 12, 14, tak, przeżywali bardzo mocno, tak? Też nie było pieniędzy, tych pieniędzy będzie zawsze mało, ale proszę państwa, jeżeli myśmy zostali ukarani za to, tak, że po pierwszym kwartale skończyły się, dobrze mówię, panie dyrektorze, po pierwszym kwartale skończyły się pieniądze na opał, czyli czytaj wtedy węgiel, we wszystkich trzech szkołach, tak? I zostaliśmy uznani, że z jakichś kombinatorów, prawie przestępców, tak? To proszę państwa, ja braki w budżecie przeżywałem osobiście i wiem, co to jest. Na pewno nie. Ostatnie zdanie, tak? Żeby było jasne. Jeśli chodzi o panią dyrektor, dobra robota, tak? Oczywiście, nie we wszystkim się zgadzamy, nie we wszystkim, tak? Mamy pewne różne wizje, ale myślę, że to nie jest przyczyna, żeby pani dyrektor taką decyzję podejmowała. Miało być ostatnie i powiem tak, decyzja pani dyrektor. To, panie wójcie, już na koniec naprawdę jedno pytanie w tej kwestii, dobrze? Załóżmy hipotetycznie, że pani dyrektor wycofuje, bo może wycofać z punktu prawnego wypowiedzenie? Oczywiście. Czy pan wójt widzi dalszą współpracę z panią dyrektor ewentualnie? Proszę państwa, ja przyjmowałem wiele wypowiedzeń, potem były cofane, tak, do momentu ogłoszenia konkursu sportowym językiem. Piłeczka jest po stronie pani. Dziękuję bardzo. Tak, do momentu ogłoszenia konkursu. Przepraszam,
Podkreślę, tak? W momencie, kiedy konkurs ogłosimy, tak? Nie chciałbym tego konkursu potem unieważniać, bo to jest źle po prostu odbierane. Proszę, dziękuję panu wójtowi. Proszę panią dyrektor o zabranie głosu. Szanowni państwo, nie było żadnych nacisków ze strony pana wójta. To jest prawda. To jest wyłącznie moja decyzja powzięta na podstawie moich doświadczeń i przemyślenia, że po prostu widocznie nie radzę sobie na tym stanowisku tak dobrze, jak powinnam. Więc po raz ostatni powiem, nie było nacisków ani pod kątem politycznym, ani prywatnym, ani żadnym innym. Tutaj cały czas prowadzimy dialog z panem wójtem i tak jak mówię, nie byłam też rozliczana, nie dostawałam żadnych nagan, ani jakichś takich czy pisemnych, czy ustnych pouczeń. Także i jeszcze jedna sprawa. Nie złożyłam wypowiedzenia po to, żeby kogokolwiek szantażować, żeby próbować coś dla siebie ugrać. Jestem osobą dojrzałą, podjęłam decyzję i dziękuję państwu za współpracę i życzę nowemu dyrektorowi dużo wytrwałości i cierpliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani dyrektor. Zanim przejdziemy do punktu piątego, chciałabym przywitać serdecznie radnego powiatowego pana Marcina Nowaka. Dzień dobry. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu piątego, rozpatrzenie projektu uchwał lub zajęcie stanowiska w sprawie. Rozumiem, że państwo radni na ostatniej komisji zapoznaliśmy się z projektami uchwał, także będziemy przystępować do głosowania. Zaczynamy od podpunktu A, wysokości stawek podatku od nieruchomości. Czy państwo macie jakieś uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Podnosimy rękę, przyciskamy. Dziękuję. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jest. Wysokość stawek podatku od nieruchomości zagłosowało 15 radnych. Nikt się nie wstrzymał. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do podpunktu B, obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. Czy macie państwo jakieś pytania? Radni, goście? Nie ma, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Dziękuję. Obniżenie średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego głosowało 15 radnych. Wszyscy za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu C, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2019. Czy macie państwo jakieś pytania? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za? Przyciskamy, ręka w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w roku 2019. Za było 15 głosów. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Można głos prosić? W sumie mogłaby to być, dziękuję bardzo, mogłaby to być informacja może od pana wójta, bo panowie radni mają wiedzę. Panie wójcie, panom sołtysom, gościom i tym, którzy oglądają nas ewentualnie, bym prosił o informację, że tą informację, którą my posiadamy, że podatki w zasadzie
są na podobnym poziomie niż jak w zeszłym roku. Proszę Państwa, mówimy o trzech rodzajach. Jeżeli mam już głos, tak? Jeżeli mam głos, proszę Państwa, w uproszczeniu trzy rodzaje podatków, tak? Podatek rolny, tak? Przez ostatnie dwa lata mieliśmy maksymalną stawkę. Ten rok jest, jaki jest w rolnictwie, tak? Będzie on obniżony. Przeciętnie rolnik zapłaci mniej z hektara przeliczeniowego. To nie są duże pieniądze. 8 zł bodajże mniej. W skali gminy spowoduje to, w skali budżetu, że do budżetu gminy wpłynie około 20 tysięcy złotych mniej. To jest pierwsza grupa. Druga grupa, podatki od nieruchomości, działalności gospodarczej. Proszę Państwa, symboliczne podwyżki, tak, bo jeżeli z 70, na przykład 7 groszy na 78 od metra, to jest niewiele. Generalnie w budżecie gminy, jeżeli utrzymałaby się ta podstawa podatków, czyli te metry kwadratowe, tak, procenty i tak dalej, do budżetu gminy wpłynie około 10 tysięcy złotych więcej. Jest trochę zmian przy podatku od środków transportu, ponieważ, proszę Państwa, przez lata Rada pracowała na uchwale, której matrycę opracowano, czy taki wzór w 2002 roku. Tam się pewne rzeczy zaktualizowały, były martwe. Jest to uproszczone, jest tego mniej. Tam jest przy środkach transportu jest parę procent podwyżki. Dziękuję panu wójtowi. Dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu D. Wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Murzynowie Kościelnym oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Czy macie jakieś Państwo pytania do wójta, Państwo radni, goście? Nie ma, dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za? Naciskamy przycisk, podnosimy rękę. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wydzierżawienie części nieruchomości położonej w Murzynowie Kościelnym oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy głosowało 15 radnych. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu E regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Dominowo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Państwo radni, Państwo goście? Nie widzę. Przystępujemy, proszę Państwa, do głosowania. Kto z Państwa jest za? Przyciskamy, lewa ręka w górę. Prawa. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy głosowało 15 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu F. Przyjęcie rocznego programu współpracy gminy Dominowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustępu 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Czy macie jakieś Państwo radni i goście pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Przycisk, podnosimy rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Przyjęcie rocznego programu współpracy gminy Dominowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami głosowało 15 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję. Przechodzimy do punktu G. Powołania stałych komisji Rady Gminy. Czy macie Państwo radni jakieś pytania? Dziękuję. Przechodzimy w takim razie do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za? Kto z Państwa radnych jest przeciw? Kto z Państwa radnych się wstrzymał? Nie widzę, dziękuję. Powołanie stałych komisji Rady Gminy głosowało 15 radnych. Uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo, przechodzimy do zmiany uchwały budżetowej
na rok 2018. Czy macie państwo? Przepraszam bardzo. Przechodzimy do uchwały wynagrodzenie wójta gminy Dominowo. Czy macie państwo radni jakieś pytania? Jeśli można, do głosu chciałbym się zgłosić. Proszę bardzo, panie Marku. Proszę państwa, wczoraj na komisji padł wniosek o podwyższenie uposażenia dla pana wójta. Także rozmawialiśmy o podwyższeniu diety dla pań i panów sołtysów, co dzisiaj akurat nie będzie uchwalane, ale jest to w zamyśle, co w 100% rzeczywiście popieram jak najbardziej. Wracając do podniesienia uposażenia pana wójta, pamiętam, żeśmy na początku zeszłej kadencji podnieśli wysokość dla radnych i uposażenia dla pana wójta, bo rzeczywiście te w porównaniu z innymi gminami no dość znacząco odbiegały od poziomu, nazwijmy to, w innych gminach. Obecnie maksymalna kwota diety dla radnego w gminie powyżej 15 tysięcy mieszkańców, jeśli się mylę, to proszę mnie poprawić, wynosi nieco powyżej 1300 zł. Czy radni otrzymują tyle? Nie otrzymują. Otrzymują zdecydowanie mniej. Czy powinni otrzymywać więcej? Należałoby zadać sobie pytanie, czy naszą gminę stać na to. Nie kwestionuję tego, że radni z komitetu pana wójta postanowili jednomyślnie, aby podwyższyć wynagrodzenie pana wójta do maksymalnego pułapu. O motywację nie pytam. Mają do tego oczywiście demokratyczne prawo. Wiadomo, dawanie podwyżki jest przyjemnym doznaniem, a otrzymywanie jeszcze przyjemniejsze. To jednak miałbym kilka pytań w zasadzie retorycznych, na które odpowiedź raczej znam, ale zadam je. Czy panie i panowie radni, wnioskodawcy wiedzą, że niektórym pracownikom zakładów budżetowych tylko dlatego podnoszono uposażenie, bo zarabialiby poniżej minimalnej dopuszczalnej kwoty, czyli 2100 zł. Mam też pytanie, czy obecnie do tej minimalnej kwoty, jeżeli się mylę, to proszę mnie też poprawić, czy kwota do kwoty 2100 zł, która to kwota minimalna obowiązuje, czy można wliczać dodatki? Na przykład stażowe, bo jeśli nie, a są wliczane, no to myślę, że jest to w jakiś sposób naruszenie przepisów o wynagrodzeniach. Czy kolejna rzecz, czy panie, panowie radni wiedzą, że od kilku lat nie przekazaliśmy ani złotówki na świątynie zabytki? Proponowałem na jednej komisji, ale no problem został delikatnie mówiąc przemilczany, a oficjalną przyczyną no, brak środków w budżecie. Ja myślę tak, że skoro znalazły się, czy mają się znaleźć pieniądze na podwyższenie uposażenia pana wójta, to miałbym też prośbę, żeby pan wójt, rada znaleźli sposób czy pieniądze, aby dowartościować też tych najsłabiej zarabiających, bo jeśli mnie pamięć nie myli, to chwała panu wójtowi oczywiście i pani skarbnik, że te pieniądze na podwyżkę, bo zdaje się, że w maju była dość poważna i za to rzeczywiście dzięki dla pana wójta. Ale jeśli mnie pamięć nie myli, to była to podwyżka po 4 latach i akurat wtedy, gdy się kończy kadencja, mam nadzieję, że zbieżność była przypadkowa. Ja wolałbym, żeby, czy wnioskował, żeby no, ta częstotliwość jakby tych waloryzacji czy podnoszenia uposażeń odbywała się trochę częściej, może nie co 4 lata, czy co 5, jak teraz mniemam, że być może, a może co 2. I może nie o całą kwotę,
taka jak była ostatnio, a może chociaż o pół, bo nie spodziewam się, że corocznie. Rozumiem też środki budżetowe. Bo ja już słyszałem różne argumenty, jeśli dyrektor, kierownik ma, no to niech wypłaci, a dyrektor, kierownik odsyłał do budżetu i mówi, no ja nie mam, więc nie mogę wam dać, bo brak mi na inne rzeczy. Więc prośba o to, żeby rzeczywiście pomyśleć o tej, jak mówią pracownicy, sami zainteresowani, bo to nie jest wyssany z palca pogląd, bo ja rozmawiam i to z ludźmi, którzy rzeczywiście mają te realne problemy i oni mówią o waloryzacji. Nawet nie chcą podwyżki, tylko prosili o waloryzację coroczną. Ja zresztą w przeszłości zgłaszałem ten problem. Dlaczego mówię po raz kolejny? Ano mówię po raz kolejny, bo dość upartym człowiekiem jestem. Można mi zarzucić, że być może, że dlatego, że przekaz medialny i radny Gierałka wykorzystuje. Nie robię tego dla swojej popularności, taniej zresztą, tylko mam nadzieję, że rzeczywiście no, to, że jest przekaz, to też uświadamia wyborców, że rzeczywiście ten radny, który tutaj siedzi, to nie siedzi tylko dla siebie, dla własnych celów, ale także, żeby ich reprezentować i wypowiadać się w imieniu tych, którzy albo nie mają możliwości, albo wręcz no, w jakiś sposób nie mają odwagi, czy nie chcą nawet mówić, bo to czasem są sprawy dość żenujące. I kontynuując, mam nadzieję, że na przyszły rok wyasygnujemy, wspominając o naszych świątyniach, zabytkach, nie dla księży, bo jakie stwierdzenia padały z ust niektórych radnych, ale na zabytki, które są dziedzictwem społeczeństwa całej naszej gminy. Zdaję sobie sprawę z tego, że gmina nasza nie jest tygrysem finansowym, ale apeluję, żeby dostrzegać też problemy tych, którzy rzeczywiście, no czasem może nawet nie zgłaszają tych potrzeb, a czasem z góry nie dostrzega się tego, co na dole. To ja mam tylko takie tutaj tytułem ewentualnej tutaj tej kolejnej uchwały. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję panu radnemu. Poproszę o głos pana wójta. Pani wyraża zgodę? Ja wyrażam zgodę. Proszę. Szanowni państwo, zacznę od sprawy dla mnie najłatwiejszej, tak? Wczoraj, kiedy państwo rozmawialiście o moim podwyższeniu wynagrodzenia, naprawdę nie wiedziałem, że była to, że jeżeli tak jest, tak? Że jest to kwota maksymalna, tak? Proszę mnie upewnić, bo naprawdę tak, jest to kwota słyszałem maksymalna. O podwyżce, nie wiedziałem ile. Proszę państwa, ułatwię życie sobie i państwu, tak? Ja nie mogę tego wniosku złożyć, ale proszę któregoś z radnych, obojętnie którego, tak? Żeby zaproponował dla mnie to wynagrodzenie, które miałem, tak? Czyli na to, które zostało mi uchwalone lat temu, bodajże 4 chyba, tak? 4. Szanowni państwo, proszę kogoś z radnych, bo ja tego wniosku nie mogę formalnie zgłosić, tak? Ktoś to musi zgłosić. Przepraszam, bardzo proszę o zgłoszenie. A do ewentualnych rozmów w tym temacie państwo wrócicie może kiedyś lub wcale. To są pieniądze, które zarabiam godne, żeby było jasne. Kocham pieniądze jak wszyscy, tak? Kocham. Natomiast dziwnie brzmi, podwyżki lubię, ale maksymalnego nie chciałbym mieć, nie chciałbym mieć. Dziwnie brzmi. Proszę państwa, temat dla mnie o wiele trudniejszy, który został poruszony. Mianowicie wynagrodzenia pracowników w jednostkach. W ostatniej kadencji te podwyżki były dwa razy. Powiem może o szczegółów nie pamiętam, ale szanowni państwo, odnosząc się do poruszonego tematu, po pierwsze, dyrektorzy w jednostkach otrzymali informację, że mogą średnio na etat dać podwyżki 300 zł, tak? Ile przyznano danemu pracownikowi, to jest decyzja dyrektora, średnio na etat, tak, we wszystkich jednostkach, ponieważ to dyrektor szkoły czy kierownik OPS-u jest pracodawcą tej grupy pracowników i wie najlepiej, ile komu przyznać.
Proszę Państwa, po drugie, no nie do końca chyba się zgodzę z faktem, czy ze stwierdzeniem, że do najniższego wynagrodzenia Pani Radny nie liczy się dodatku stażowego. Chyba tak. Prosiłem o informację. Rozumiem. Bo czy pan nie stwierdził, tylko ja nie jestem, ja nie stwierdzam tego, tylko ja chciałem zapytać, czy można wliczać stażowe dodatki i inne sprawy, czy to powinna być kwota, nazwijmy to bazowa, czy wynagrodzenie zasadnicze, bo jeżeli wliczamy, a nie powinniśmy, no to tutaj narażamy się na konsekwencje ze strony, dokładnie Sądu Pracy pewnie. Proszę Państwa, niestety jest to... O to mi tylko chodziło, tak, tu nie zarzucam. Panie Wójcie, jeszcze jedno, rzeczywiście... Pracownicy są wdzięczni za tą podwyżkę i żeby pan miał wójt świadomość, że są wdzięczni, bo to była dość znacząca podwyżka. Powiem więcej, może nawet tyle się nie spodziewali, ale no rzeczywiście rozmowy, które pan wójt pamięta, żeśmy czasem toczyli, to dotyczyły tej skromnej waloryzacji co rok. Ale no to ja rozumiem, że pobożne życzenia czasem jakby nie przystają do realu, do możliwości budżetowych. Dziękuję. Do tego tematu możemy wrócić, do tej rewaloryzacji przy konstrukcji budżetu, przy omawianiu budżetu przez państwa na przyszły rok. Proszę Państwa, wynagrodzenie, ta kwota 2150, która od 1 stycznia rośnie chyba o 100 zł, tak to minimalne, to na tą kwotę składają się wszystkie składniki wynagrodzenia, czyli zasadnicze, wysługa lat, dodatki, tak, dodatki. Proszę Państwa, i ostatnia część wypowiedzi, ja na następną komisję, tak, postaram się, pamiętam kiedyś było to tematem obrad komisji rewizyjnej, tak, średnie wynagrodzenia w poszczególnych jednostkach. Proszę Państwa, zobowiązuję się dla Państwa radnych przygotować, tak, średnie wynagrodzenia we wszystkich jednostkach za ostatnie lata. Wtedy to być może też Państwu ułatwi pewne decyzje. Dziękuję. Proszę któregoś z Państwa radnych o zgłoszenie tego wniosku, tak żeby moje wynagrodzenie zostało na dotychczasowym poziomie. Dziękuję panu wójtowi. Czy w takim razie ktoś z państwa radnych chce zgłosić wniosek? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych? Proszę bardzo. Najpierw trzeba, szanowni państwo, przegłosować ten wniosek. Ale wniosek o obniżenie, Wniosek o obniżenie. Na tym poziomie. Państwo w tej chwili nie obniżacie, tak? Ja mam nową umowę o pracę, pewnie cena tak? Ja rozstałem się z urzędem, nie pamiętam, pani Zosiu, któregoś tam dnia listopada, tak? Pani Zosia 19 listopada, pani kadrowa wystawiła mi świadectwo pracy, zrzekłem się ekwiwalentu za urlop, tak, za urlop, on przeszedł na przyszły rok. Także proszę Państwa, wy mi ani nie obniżacie, ani nie podnosicie, tak, ustalacie mi nowe, pani mecenas, mam rację? Nie ma mowy o obniżce, nie ma mowy o podwyżce, ja zaczynam od nowa, państwo mi ustalacie nowe, pierwsze wynagrodzenie. Oddam głos pani mecenas. Tak? Proszę państwa, jeśli chodzi o ścisłość, to na dzień dzisiejszy pan wójt nie ma wynagrodzenia, bo dopóki państwo nie ustalicie, dopóty to wynagrodzenie, które miał do tego czasu... No aż ono, tak byśmy nie chcieli na pewno. Ale ono przestało obowiązywać z datą 19 listopada, kiedy pan wójt po raz kolejny, nowy, ale stary, złożył ślubowanie. Jak złożył ślubowanie, czyli w tym momencie przestała obowiązywać uchwała o wynagrodzeniu i teraz do państwa należy ustalenie nowego wynagrodzenia. Może być takie samo, może być podwyższone. Ja mam prośbę, czy ja proponuję może małą 2-3-5-minutową przerwę, pani przewodnicząca, jeżeli to ma nam pomóc w uporządkowaniu może tej sprawy, no to może... Ogłaszam 5-minutową przerwę. Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana radnego Roberta Jędraszaka. Proszę o wycofanie mojego wniosku. Cofam. Szanowni państwo, cofam wniosek. Proszę. Tylko, że nie do mikrofonu. Tego mi pytanie, czy słychać nas. Szanowni państwo, ponieważ nie ma, szanowni państwo radni, ponieważ nie ma aplikacji do głosowania, będziemy głosować ręcznie. Kto jest z państwa za złożonym wnioskiem? Proszę o podniesienie ręki. Można przypomnieć jeszcze raz, jak brzmiał? Jeszcze raz, jak brzmiał ten wniosek. Wniosek pana Błażeja Kasprzaka o wynagrodzenie, o zmiany wynagrodzenia wójta gminy Dominowo. Łączne wynagrodzenie dotychczasowe brutto będzie opiewało na kwotę 9840 zł. Przystępujemy, szanowni państwo, do głosowania. Kto jest za? Podnosimy rękę. Jest głosowanie, szanowni państwo. Tak? Głosujemy. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wynagrodzenie wójta gminy Nowo za wnioskiem głosowało 13 radnych, wstrzymało się 2. Wniosek został przyjęty. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, przystępujemy teraz do przegłosowania uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta. Kto z państwa jest za, podnosi rękę, przyciska przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za wynagrodzeniem wójta gminy Dominowo głosowało 13 radnych, 0 przeciw, wstrzymało się 2. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy do zmiany uchwały budżetowej na rok 2018. Czy macie państwo jakieś pytania do pana wójta? Państwo radni? Dziękuję. Czy wójt chciałby coś powiedzieć? Szanowni państwo, myślę, że
uzasadnialiśmy te zmiany w budżecie z panią skarbnik na komisji dla państwa sołtysów, pozostałych gości. Chyba najważniejsze jest to, co powiedziałem, w których aspektach ten budżet zwiększamy, tak? Pozostałe są tylko przesunięcia między paragrafami. Także jeśli nie ma pytań, to proszę o przyjęcie. Dziękuję panie wójcie. Jeszcze raz zapytam, czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos? Dziękuję. Przechodzimy do punktu szóstego. Przepraszam bardzo, przechodzimy do głosowania nad uchwałą. Kto z państwa jest za, proszę przycisk i podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za zmianą uchwały budżetowej na rok 2018 głosowało 15 radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przechodzimy, szanowni państwo, do punktu szóstego, interpelacje i zapytania radnych. Czy macie państwo jakieś pytania? Interpelacje? Nie ma, dziękuję. Czy szanowni goście? Dziękuję. Proszę, oddaję głos panu dyrektorowi Kubiaczykowi. Jeszcze raz może pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie wójcie, panie, panowie. 6 czerwca tego roku Szkoła Podstawowa w Dominowie przystąpiła do projektu rządowego pod nazwą Niepodległa. W ramach tego projektu wykonaliśmy przeogromną pracę wychowawczą z naszą młodzieżą. Takim dzieckiem namacalnym tego projektu
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z radnych ma jeszcze jakieś interpelacje? To przechodzimy do punktu 8. Wolne wnioski i informacje. Proszę o zabranie głosu panią dyrektor Gramzę. Szanowni Państwo, korzystając z okazji, chciałam bardzo serdecznie zaprosić na Mikołajki, coroczne, bardzo ważne święto gminy. W czwartek u pani Danusi Zieleń jest konkurs wiedzy mikołajkowej. Wiem, że osoby zainteresowane już zostały poinformowane, dostały regulamin. Jest to wspaniała zabawa, są drużyny, jest młodzież, są kierownicy jednostek, radni, sołtysi, także gorąco namawiam, żeby drużynę utworzyć. Poza tym, że jest to fajna zabawa, to można wielu ciekawych rzeczy na temat naszej gminy się dowiedzieć. W tym roku wyjątkowo nie pytają nas o pytania, a zatem będzie trudniej, bo z reguły każda jednostka mogła 3 pytania podpowiedzieć. W tym roku nas nie zapytali, czyli pewnie będzie wyższy poziom. Trzeba się mocniej podszkolić. To w czwartek u pani Zieleń w szkole w Gieczu. W piątek mamy dla dzieci. W tym roku zdecydowaliśmy, w związku z tym, że jest bardzo dużo oddziałów, zrobimy na raty Mikołajki. Już rozmawiałam tutaj z panem dyrektorem Kubiaczykiem. O 8 będzie dla dzieci ze szkoły pana dyrektora Kubiaczyka i młodszych klas pani Zieleń, a później około 10-11 w Murzynowie. Żeby logistycznie dobrze to rozwiązać i 118 dzieci z Murzynowa nie wozić, uznaliśmy, że tak dla nich będzie najlepiej, najwygodniej, najbezpieczniej. W sobotę uroczysty koncert tu w imieniu pani Lidii Szewczyk, Ośrodka Pomocy Społecznej Stowarzyszenia Bonafides, także pana wójta zapraszam. Większość z państwa, myślę, że wszyscy dostaliście państwo zaproszenia na koncert i serdecznie jeszcze raz zapraszamy. W niedzielę będą zmagania sportowe w szkole, także w Gieczu, ping-pong, strzelanie. Fajna sprawa, trochę zdrowej rywalizacji. Umknęła mi msza o 16. W czwartek w same Mikołajki, 6 grudnia, msza w kościele w Gieczu, na którą bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Mam nadzieję, że możemy też liczyć na delegację ze szkół, żeby tak rzeczywiście to wyjątkowe święto również w ten sposób podkreślić. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję pani dyrektor. Ja ze swojej strony też chciałam tutaj dodać, a już pani mnie wyręczyła, wyprzedziła, także zapraszam też w imieniu na mszę 6 grudnia. Szanowni państwo, chciałam tylko jeszcze przypomnieć paniom i panom radnym o złożenie oświadczeń majątkowych. Także z mojej strony dziękuję. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania? Proszę bardzo. Udzielam panu głosu, panu Kozubskiemu. Trzeba nacisnąć. Lampka czerwona. Jak będzie, to jest okay. Troszkę bliżej. Działa lampka, czy nie? A zgłosił się pan do głosu? Może trzeba do głosu się zgłosić. No, nie wiem. Mój działa, ostatnio nie działał, także może dlatego, że zgłosiłem wniosek, że ostatnio nie działał. Albo ktoś wiedział, że będę zabierał głos. Proszę panie Marku, pan jest tutaj upidniej. Teraz jest... No wywołała pani pana Kozłupskiego, więc mogę udostępnić swój mikrofon. Nie, no to poproszę teraz, tak? Może drugi będzie pan Kozłupski. Okay. Także poproszę, okay. Bo jest teraz już wyświetlone, tak? Poproszę. To dobrze. Czyli udzielam głosu panu Markowi Gierałce. Ja mam wniosek, rozumiem, że państwo, panie, panowie radni pewnie mają mnóstwo po, nazwijmy to, kampanii wyborczej i spotkaniach z wyborcami własnych problemów. No ja chciałbym nakreślić kilka tych, które zgłaszali mieszkańcy z mojego okręgu. Ponawiam, nie wiem, po raz kolejny, nie umiem powiedzieć który, czwarty czy piąty, wniosek o doświetlenie ulicy Powstańców Wielkopolskich. Tam jest teraz taka sytuacja, że lampa, która była na posesji państwa Zatonów, ona kiedyś tam świeciła, mrugała co jakiś czas. Teraz chyba już wcale nie świeci i tam jest rzeczywiście, wczoraj szedłem po zebraniu, to
jakby ktoś się chciał na mnie tam zaczaić, to nawet bym nie wiedział, kiedy bym oberwał. To jest, nie jest to jakaś zachęta do działania, ale rzeczywiście jest tam ciemno. Ja to wiadomo, troszkę żartobliwie, ale rzeczywiście jest tam bardzo ciemno. Można wejść na samochód, który stoi na poboczu. Nawet tych aut nie widać, bo jeżeli to są ciemne samochody, to rzeczywiście zlewają się z tłem i tam no rzeczywiście tylko zacząć akcję no jakby tutaj niezgodną z prawem, czyli jakiś zbój madej, jakby się tam przyczaił, to dobre warunki ma. Oczywiście troszkę żartobliwie. Także wniosek ulicy, z mieszkańców z ulicy Akacjowej, bodajże tam pani przewodnicząca na tej ulicy mieszka, Akacjowa. Proszono mnie też, żeby jakby szło to, żeby tam lampę jakąś umieścić, bo tam też no, brakuje tego doświetlenia. I jednocześnie jest tam bardzo duży spad tej ulicy, duże pochylenie i mieszkańcy, którzy na końcu tam znajdują się, no trochę się żalą, że gdzieś tam w jakiś sposób zalewa ich tam i nie bardzo mogą tam funkcjonować. Jeśli jest taka możliwość, to prosiliby o, nie wiem, jakiś destruk, coś takiego, żeby podrównać to troszeczkę i żeby no jakby tam mieli ten dojazd troszeczkę no, lepszy, nie, żeby nie grzęźli. Mieliśmy tutaj taką sytuację, chyba bardzo ładnie zrobione jest tutaj, widzę koło fontanny przy posesji. No jakby tak było, to super, ale no, nie wiem, czy są takie możliwości, bo wiem, że tego destruktu ubywało. To już poprosiłbym ewentualnie tutaj o zanotowanie, czy pana sekretarza, czy pana wójta, żeby te informacje gdzieś ewentualnie spróbować no, zrealizować te prośby. I mam też taki, no, to jest dość duża grupa z działek, nazwijmy to mówiąc potocznie. Zgłaszali problem braku przejścia do sklepu Dino. Ja myślę, że wiemy, że to jest dość znany problem i rzeczywiście ja nie umiem powiedzieć, czy tam lepiej jakby były garby, czy oświetlenie typu zielone, czerwone światło, zwalniający próg, czy cokolwiek, czy przejście dla pieszych na garbie, takim coś w rodzaju wyspy. Być może, że to by było najlepsze, bo jednocześnie i by był garb, i by było przejście dla pieszych. Sprawdzałem gdzieś tam zgodnie z przepisami. Można, z tego co czytałem, można takie rzeczy zamontować. Ja zdaję sobie sprawę, że to są realne koszta, że to są pieniądze, ale niemniej jednak no, zgłaszam te problemy, bo to są rzeczy rzeczywiście bardzo istotne dla mieszkańców. Już tam o chodniku nie wspomnę, bo to jest rzecz wiadomo większego kalibru. Ja na razie z tych swoich spraw mam tyle. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Proszę teraz o głos pana Ireneusza Kozubskiego. Ja się zwracam do pana wójta. Jak były robione te przystanki autobusowe i tam jest ten chodnik koło pana Prusaka, ja zgłaszałem wtedy, że on jest za szeroki. Nawet myślę, że potwierdzą kierowcy autobusów, że jak jadą od kierunku od Rusi Boża, ten chodnik jest za szeroki. Wszyscy zaś, jak jedzie ktoś sprzeciwka, to uciekają na ogrodzenie państwa Mielcarków. I nie wiem, co z tym chodnikiem. Mówiłem wtedy, że te łuki od mojej strony, jak się wyjeżdża, co ode mnie się jedzie, mówiłem, że te łuki są nie tak zrobione. Nawet wtedy zrobili złe te studzienki. Wpadli na pomysł, to wykonawca, bo wiem, że jak zgłaszałem wtedy, to urząd zgłosił do wykonawcy, wymyślili jakieś tam blachy. Ja mówię, nie wiem, kto zdaje egzamin. Teraz można zobaczyć, czy to zdało egzamin, czy nie. Jak powiedziałem, że jak pojedzie dużym pojazdem czy tirem, to na pewno w to wjedzie. Ale powiedzieli, to chyba nie jest kierowcą, ale to musiał mi odpowiedzieć. Nie powiem, kto mi to odpowiedział, bo te osoby były przy tym. Odpowiedział, że chyba nie jest kierowcą. Ja myślę, że nikt nie jest z tych, co odpowiedzieli, nie jechali takimi dużymi pojazdami. To jest jedno do zrobienia. Raz zgłaszałem, właściwie dwa razy zgłaszałem, jak robili chodnik koło pana Morawicza. Tamte garby. Powiedziano mi, że zgodnie z
z projektem. Ale było powiedziane, że jak przyjdzie wiosna, ta wiosna już praktycznie minęła. Ta wiosna minęła, że tam ten wjazd trzeba zrobić coś u państwa Morawiczów. Nawet było mówione, bo był nawet wykonawca, pan sekretarz, że zrobią mu chyba, jak nie tak, to chociaż restrukturę wjazd. W tej chwili ten chłop tam sam to walczy z tym. Może też by trzeba się zainteresować, może by trzeba troszkę tego destruktu mu tam wrzucić też. I następna sprawa, może ja bym musiał to złożyć nawet jako wniosek formalny. Chodzi o skrzyżowanie w Orzeszkowie. Tam jest to skrzyżowanie takie, że niedawno ciągnik rolniczy jechał do pana Bystrego od strony Dominowa i jechał tir. Zaklinowali się i się cofali. Makabra tam była. I myślę, że jeżeli bym złożył wniosek formalny, nie wiem, czy teraz we wolnych głosach mogę złożyć, ale to wójt może odnotuje, żeby my też będziemy ze sołtysem też monitorować do powiatu, żeby, i tak ja bym chciał, żeby Urząd Gminy to zrobił, żeby o rozbudowę tego skrzyżowania, bo tam już jak jedzie dobry pojazd, a nie zauważy od strony Dominowa, to przy tej kuźni starej już idą po chodniku. Tam się naprawdę staje niebezpiecznie. A mówię dlatego, że dokładamy pieniądze do dróg powiatowych, do tych ze środy, do innych. To też jest droga powiatowa. Jak dokładamy, to też, żeby też było bezpieczeństwo, a tam naprawdę jest to skrzyżowanie ruchliwe. I to bym miał na dzisiaj tyle. Już nie mówię o tej lampie na Michałowie nieszczęsnej, nie? To już mówię. A jeszcze mam jedną sprawę. Już trzeci rok będę monitorował teraz, żeby tam, gdzie była przedtem pani sołtys Buczma, tam już nie można dziurki zalepić, bo tam już się zrobi tragicznie. Tam już trzeba łaty chyba wstawiać albo coś innego. No, przeciąga to się wszystko. A myślę, że to tam mieszkańcy, los ich skierował tam, że oni akurat tam mieszkają i o nich też musimy zadbać, bo to jest koniec wioski. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Zgłaszam do dyskusji pana Marka Gierałkę. Niestety pamięć zawodna i nie wybaczyliby mi mieszkańcy ulicy Topolowej, którzy też zgłaszali problem szybkiej jazdy samochodów właśnie na ulicy Topolowej. Prosili też, jeśli by była szansa zamontowania progów zwalniających czy garbów, nie wiem jak to nazywać fachowo, to też prosili, żeby, no, boją się po prostu o dzieci, o siebie, o swoich bliskich. Zgłaszają, że jest tam nadmierna szybkość, jeżdżą samochody bardzo szybko. Już kwestia tego, czy damy radę to zamontować, czy nie damy rady, czy miejsca, to już jest, myślę, drugorzędna sprawa. Natomiast jest taka potrzeba, żeby dwie sztuki zamontować może na wjeździe w tą ulicę w kierunku Szrapek i od drugiej strony, od strony Szrapek, być może też tam na wysokości ulicy Krótkiej czy Polnej, jaka to jest ulica, pamiętamy? Tam jest, tak, no, to właśnie do garbów. I jeszcze jeden wniosek. Pani, która mieszka na rogu ulicy Leśnej, ta pani, której przewróciło się drzewo kiedyś na auto, był taki przypadek i po prostu jest trochę zaniepokojona i prosiła, żeby spróbować złożyć wniosek o wycięcie, nie wiem, czterech czy tam pięciu, już teraz nie umiem powiedzieć, drzew, które są najbliżej jej posesji. Nie wiem, czy to nie będzie problem, bo prawdopodobnie tam jest kilka dębów i to dość dużych pewnie i starych. Więc nie wiem, jakie to wywoła reperkusje, natomiast ja zgłaszam, no pani czuje się tam w jakiś sposób przy większych wiatrach zagrożona, no tym bardziej, jeżeli ktoś miał doświadczenie już z żywiołem, no to woli dmuchać na zimne, więc niniejszy wniosek tutaj w imieniu tej pani składam, żeby spróbować zdiagnozować sytuację, czy one są do wycięcia, czy jest możliwość, czy to jest zasadne, czy nie będzie protestów ekologów i etc. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu Markowi. Czy ktoś z państwa radnych jeszcze chce się zgłosić do dyskusji? To ja jeszcze ze swojej strony chciałam tylko powiedzieć, że mieszkańcy ulicy Sportowej zgłaszają, że na tym odcinku od państwa Brzezińskich w stronę stadionu
brakuje koszy na śmieci. Jeśli byłoby to możliwe, prosiliby, żeby ustawić i proszą też o kosze na śmieci, jeśli chodzi o stadion. Tam też młodzież się spotyka, po prostu te śmieci są wokoło porozrzucane. Jeśli byłaby taka możliwość, to... Jeśli mogę, pani przewodnicząca, proszę. W kwestii kosza na stadionie, tam na moją prośbę, chyba nawet na moją sugestię, kosz był umieszczony i on tam prawdopodobnie jest, ale wyszło jakieś niezrozumienie sprawy tych pana wójta, nie pana wójta, pana wojewodzica, który schował kosz z obawy przed zniszczeniem. Ja mówiłem, że on właśnie jest po to, żeby właśnie tam był na zewnątrz, a nie w środku i pewnie trochę wyszło takie niezrozumienie, więc ten kosz, on tam jest i pewnie wystarczy tutaj, nie wiem, z kasztelanią czy tam z panem wojewodzicem rzeczywiście. Ja zgłaszałem, żeby go wyciągnąć na zewnątrz, żeby on służył jednak nie w środku, a na zewnątrz. Więc to tu jakby jeden mały problem byłby rozwiązany, więc chyba nie trzeba jakiegoś wielkiego działania. Tyle mam. Dziękuję bardzo. Proszę jeszcze o zabranie głosu pana Marcina Nowaka. Zaraz sprawdzimy. Chyba działa, tak. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie wójcie, no nie jest mi niezmiernie miło, że mogę z państwem tutaj być i uczestniczyć jakby w sesji. Na początku chciałbym pogratulować wyboru i panu wójtowi i państwu radnym. Może nie miałem okazji do tej pory, ale mam nadzieję, że z całą kreatywnością przystąpicie do jakby wypełnienia tego mandatu radnego. Jak widać, nie jest to prosta sprawa. Problemów jest sporo. Nie wiem, czy wiecie, ale pewnie doskonale państwo się orientują, że władze powiatu są jakby nowe, no, czyli inne niż w ostatniej jakby kadencji. Właśnie się konstytuują, jeszcze chwilę to pewnie potrwa. Ze swej strony, z racji tego, że no, sporo mieszkańców Dominowa czy gminy Dominowo zaufało mojej osobie, tak to przyjmuję, i wybrano mnie na radnego powiatowego, to chciałbym tylko zapewnić, że zapraszam do współpracy. Szanowni państwo, warto czasami mi pewne rzeczy przekazać, bo mam nadzieję, że będę mógł w jakiś dosyć szybki sposób zareagować w powiecie, z racji tego również, że pracuję w Środzie Wielkopolskiej, w gminie, jest to dosyć blisko. Nie wszystkie rzeczy mogą tak jakby, czy mogę zauważyć, mogą mi umknąć uwadze. Dlatego duża rola państwa w tym również, żeby przekazać mi pewne problemy, w których mogę interweniować we władzach powiatowych. Jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę. Tak jak mówiłem, kreatywności, zgody w podejmowaniu decyzji, dużo sił, no i zdrowia. To jest oczywista sprawa. Bardzo dziękuję. Dziękujemy panu Marcinowi. Proszę o zabranie głosu pana Marka Gierałka. Jeszcze raz chciałbym zabrać głos. Także życzyć panu Marcinowi, pogratulować wyboru ze strony własnej, myślę, że całej Rady. I chciałbym przy okazji, jeśli już, to wykorzystać tutaj osobę pana radnego i zapytać, czy złożyć wniosek o jakby inwestycję dotyczącą drogi Środa Dominowo, jak to, jak ona się będzie przedstawiać, czy już może mamy taką informację, kiedy ruszą prace ewentualnie dalsze, czy nie daj Boże nowa rada zarzuciła ten pomysł. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos w dyskusji? Proszę bardzo, zgłaszam pana sołtysa. Coś wtrącić? Proszę. Bardzo, bardzo przepraszam. Ja tutaj zasięgnąłem informacji od pani protokolant, że niestety, jeśli państwo będziecie nie mówić do mikrofonu, to prawdopodobnie wasza wypowiedź będzie tylko słyszalna na tej sali. I to pewnie też nie do końca doskonale. Natomiast jeżeli chcecie, żeby wasi mieszkańcy czy sąsiedzi słyszeli, co mówicie, a pewnie nie ma nic do ukrycia, a wręcz powiem więcej, czasem chcemy, żeby słyszeli, no to warto mówić do mikrofonu. To taka moja tylko rada. Dziękuję, pani przewodnicząca. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja kwestii takiej kosmetycznej odnośnie ronda w Murzynowie Kościelnego. Interesuje mnie, czy będzie tam oznakowanie kierunkowe do miejscowości Nabukowy-Las, Mieczysławowa, bo jest po prostu tam problem, że auta z dalszych odległości nie mogą trafić, nie? Kiedyś były tam znaki, ostatnio zostały zdjęte te znaki, także... Może pan tam sobie tym przyciskiem, tak, posłużyć się, bo nie słychać. Pani Gabrysiu, pani proszę. Teraz. Kwestii tego, do kogo będzie należało to oznakowanie, żeby to założyć i czy to będzie zrealizowane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj proszę o głos pana Kazeckiego. Proszę o przekazanie mikrofonu, dobrze? Ja tu korzystając z obecności pana radnego powiatowego, pana Marcina, chciałem zgłosić taką drogę powiatową z Wysławic do Janowa. To jest droga powiatowa, ale jak napada deszczu, jak do samochodu nie naleci wody, to się tej drogi nie przejedzie. Tam wystarczy samochód jakiejś tuszy, żeby przywieźć. No, żeby o tę drogę tam pan radny się upomniał. No, bo tam ci mieszkają, wójt wie, ale to akurat jest, kończy się powiatowa, zaczyna się gmina. To jest jeden ciąg drogi, ale do połowy jest powiatowa, a do połowy jest gmina. I tak zaniedbana trochę ta droga jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu radnemu. Proszę o zabranie głosu pana wójta. Szanowni Państwo, poruszono tutaj bardzo wiele spraw, ale jest mi bardzo miło, że jest pan radny powiatowy. Przepraszam. Uporządkujmy, tak? Pewnie wnioski są do powiatu, kwestia poszerzenia skrzyżowania, tak? Przebudowy dróg. Tu wypowiedzi też pana radnego Gierałki, sprawa przejścia przy Dino, czyli w tym temacie będziemy rozmawiać, tak? I teraz, jeśli chodzi o naszą infrastrukturę. Proszę Państwa, sprawa koszy na śmieci w nowym budżecie zakupimy, bo to jest też jeden z postulatów mieszkańców Dominowa z ostatniego zebrania, kiedy był dzielony fundusz sołecki, że brakuje koszy. Następna sprawa, lampa Powstańców i ulica Średzka. Tak jak mówiłem, w momencie przy wymianie lamp w Poświątym będą założone, tak, przy jednej robocie. Proszę Państwa, Pani Ireneusz Kozubski, kwestia szerokości chodnika przez najbliższe 5 lat nieruszalne. Nieruszalne, ponieważ projekt zakończony, tak, zgodnie z wnioskiem, rozliczony, ale 5 lat instytucja, która dała pieniądze, ma prawo przyjechać na ileś tam kontroli i wtedy, proszę Państwa, zmienimy wskaźniki, tak? Blachy, powiem tak, one będą zawsze najechane, tak? Bo te skrzyżowania są wszystkie za wąskie. Ten temat się powtarza, szanowni Państwo, na wszystkich spotkaniach, tak? Wszystkie skrzyżowania przy dzisiejszych gabarytach sprzętu i zarówno te powiatowe, jak i te gminne mamy za wąskie, tak? Mamy za wąskie. Co do
pytania pana sołtysa Głowińskiego. Ja jestem przekonany, że tam będzie to wszystko przy tym rondzie zdecydowane prawidłowo z jednej przyczyny. Ponieważ na tą inwestycję powiat otrzymał dofinansowanie i tutaj projekt organizacji ruchu, oznakowanie, tu mucha nie ma prawa siadać, bo w przeciwnym razie tak przy kontroli będą potrącone duże środki. Także jestem przekonany, że to będzie oznakowane wszystko prawidłowo, ponieważ no, inwestor nie ma wyjścia, tak? Nie ma wyjścia. Czy jeszcze coś zgubiłem z tych ważniejszych rzeczy? Zapisałem te wszystkie państwa postulaty czy wnioski w miarę możliwości. Te drobne rzeczy będziemy realizować. To przy remoncie cząstkowym dróg, tak? Tak. Tak, tak. Ja też tak myślę. Proszę państwa, jeszcze przy głosie ostatnie zdanie. Chcę tylko na chwileczkę jeszcze wrócić do tej mojej zbyt może długiej wypowiedzi na temat, kiedy pan radny Gierałka zapytał o ośrodek kultury. Tam w jednym miejscu skrzywdziłbym pewne osoby, kiedy powiedziałem, że jakieś tam karanie, tak, karanie jako dyrektorów jednostek miało miejsce 12-14 lat temu. Proszę państwa, przepraszam, skłamałbym tak, ale nieświadomie, ponieważ ja sobie nie uświadamiam, że tego wieku minęło już 18 lat, tak? Ta sytuacja miała miejsce pod koniec, ale XX wieku, tak? Przepraszam za powrót do tego, ale nie lubię kogoś tam posądzać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu wójtowi. Proszę o zabranie głosu panią radną Agnieszkę Katarzynę Piszczatowską. Ja chciałam tylko... Jest? Jest to. Jeśli jesteśmy przy temacie dróg powiatowych, to prosiłabym o przyjrzenie się drodze z Dzierżnicy do Giecza. To jest droga o dużym natężeniu, a praktycznie tam nie ma nawet dobrego pobocza. Tyle. Powiatowa. Tak, powiatowa. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana Marcina, ale do mikrofonu poproszę, tak? Szanowna pani radna, wiem, jak ta droga wygląda, bo całkiem blisko niej mieszkam i faktycznie cała ta droga, biorąc pod uwagę jej ciąg od samej Środy Wielkopolskiej do granic naszej gminy, jest w dość fatalnym stanie. Mam nadzieję, że może się okazać, że to nie będzie już w pierwszym roku, czyli w tym 2019, gdzie ona będzie w jakiś sposób remontowana, ponieważ jak widzimy... I dzieci, które jadą do szkoły. Tam po prostu, no one muszą praktycznie wchodzić w rów, w trawę. Tam nawet nie mamy dobrego pobocza. Tam nie chodzi o dziury, tylko kawałek. Żebyśmy się zrozumieli. Rozumiem, że idzie nie o samą nawierzchnię w tym momencie, tylko o tą przestrzeń pobocza, tak? Dokładnie rzecz biorąc. Tam nawet nie ma pobocza, żeby te dzieci, no mówię, cóż mam powiedzieć, kwestia do zgłoszenia w jakimś sensie, natomiast no, uargumentować trzeba będzie dość solidnie to, żeby to pobocze tam w jakimś sensie zrobić. To przy okazji nawierzchni pobocze. No tak, fajnie by było, gdyby to można było w ten sposób zrobić, ale wiem jak wyglądała kwestia, czy powiedzmy dofinansowania tego przedsięwzięcia przez gminę Dominowo jakby w zeszłym roku, by wspólnie z powiatem tą drogę całą zrobić. Oczywista sprawa, powiat na to patrzył inaczej i gmina również i koniec końca staje jednak po stronie gminy, bo to były zbyt duże środki, żeby dofinansować jakby modernizację tej drogi, nazwę to w ten sposób. Mam nadzieję, że w ciągu kilku lat, może tak jak mówiłem, nie następnego roku, ta droga zostanie do końca, czyli do granic gminy zrobiona tak jak należy i w tym momencie mogę powiedzieć, że wtedy będę też jakby wnioskował o to, żeby to pobocze było utwardzone i poszerzone, tak żeby
kwestia tego bezpieczeństwa i tego przemieszczania się tam, bo wiemy również, że tam wypadek też był, tak? Tam jakaś osoba też zginęła i żeby to bezpieczeństwo jednak no, było jakieś zachowane. Ale tam, żeby wyprzedzić grupę dzieci, po prostu trzeba dziwka, bo tam nie ma opcji, że gdzie dziecko czy nawet rowerzysta gdzieś na bok się nam przesunie. Nie ma, bo to jasna sprawa. Jest za wąska ta droga. Tak jak mówię, będę wnioskował, będę próbował te pewne rzeczy doprowadzić do końca, czyli ciąg drogi, żeby był zrobiony tak, jak należy do końca i w tym momencie na pewno będę o tym pamiętał i zgłoszę taki wniosek. Dziękujemy. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Pan wójt jeszcze chce coś powiedzieć? Naprawdę ostatnie zdanie. Szanowni Państwo, w ciągu 5 minut, tak, w ciągu 5-7 minut, pomijam oczywiście rzeczy, Państwo macie wszyscy rację, tak, potrzebne to, to, tamto, tego nikt nie neguje, tak. Pomijam te rzeczy drobne, tak, drobne. Państwo, żeście zgłosili wniosku według mnie za jakieś 17-18 milionów złotych, tak, 17-18 milionów złotych. Żeby nam się wspólnie z powiatem udało zrealizować jedną, panie radny, czwartą tego, przez kadencję, jestem realistą. To będzie dobrze. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, udzielam głosu pani Monice Krystynie Tomczak. No więc panie wójcie, ja też kolejny wniosek taki nieformalny jeszcze, bo nie jest skończone rondo w Murzynowie do dnia dzisiejszego. Tam prace trwają, nie wiadomo jak długo to jeszcze potrwa, bo to w sumie miało być do końca października wszystko zamknięte. To się cały czas przedłuża. Natomiast chodzi mi o część drogi, to jest droga gminna w kierunku Mieczysławowa. W tej chwili jak patrzy się na rondo, widać, że po łuku będą wyjeżdżały samochody z ronda w stronę Mieczysławowa. Tam jest ruch bardzo duży na dzień dzisiejszy. Tam dojeżdżają ludzie do pracy do Volkswagena od godziny 6. Słychać jak samochody śmigają dosłownie. Tam nie ma żadnego ograniczenia prędkości, bo to, które obowiązywało 40 na godzinę, w ogóle nikt się do tego nie stosował. Nie wiem jak to będzie dzisiaj. Nie ma chodnika. I mam nadzieję, że ten chodnik będzie zrobiony i to w krótkim czasie, bo przecież ta część drogi, kilka budynków, które zostało, ta część Murzynowa jest zupełnie pominięta. Nie była wzięta w ogóle w projekcie pod uwagę, mimo to, że ten chodnik byłby potrzebny. Tam chodzą starsze osoby, dzieci do szkoły. Teraz zrobiło się bardziej niebezpiecznie niż było. Jeżdżą ciężkie sprzęty, traktory, tiry. No i tak jak wspomniałam, pędzą samochody do pracy. Ruch jest niesamowity. Mam nadzieję, że wójt nie powie mi po raz kolejny, że ta droga, będzie trzeba na nią czekać, czy na ten chodnik 17 lat, czy nie wiadomo ile, bo to jest no, strata czasu w ogóle mówić na ten temat, tak? Nie mamy dociągniętych żadnych mediów, woda nie jest, płynie nadal w azbestowych rurach i mam nadzieję, że coś w tym kierunku się jeszcze da zrobić, bo to jest naprawdę mała część Murzynowa, która została pominięta. A mieszkańcami jesteśmy równymi i chcielibyśmy mieszkać ładnie, czysto, bo płacimy wszyscy równo podatki. Dziękuję pani radnej Tomczak. Proszę jeszcze o zabranie głosu pana radnego Roberta Jędraszaka. Ja może nie za ciężkie pieniądze, jakieś pytanko takie, tylko dostosowanie samego przystanku. Znaczy, przystanek jest fajny, wszystko pięknie, tylko dzieciaki, powiedzmy dzisiaj mróz, wiatr, w stronę na Murzynowo jak jadą, stoją na wydmuchu, tam nie ma żadnej wiaty. Ja wiem, że została pominięta tam jakoś w trakcie całego projektu, nie wiem dlaczego faktycznie, ale tak, dokładnie, ale chodziło o jedną rzecz. Warunki są jakie są, ale jeśli nie pada, dzieciaki przejdą, dobra, wszystko gra. Ale pada, stoją w tej wiacie tutaj, nie? I później biegną, bo widzą autobus jak jedzie i biegną na przystanek, nie? No tak. Chociaż gdyby się zatrzymywał naprzeciwko przystanku, to jak kiedyś stawał i wszystko będzie dobrze, nie? Tylko to musiałby wiedzieć kierowca, nie? No. Dziękuję panu radnemu. Proszę o odniesienie się pana wójta. Proszę państwa, panie radny oczywiście ma rację, tak? Tylko proszę o jedno, tak?
tam nie zostało ten fragment Murzynowa, tam gdzie pani mieszka, czy te osoby mieszkają, naprawdę został pominięty celowo, tak? Tylko myśmy przekładali wodę przed tą inwestycją powiatową, tak? I dlatego to się tam urwało. Ma pani rację. Przyda się chodnik, naprawa nawierzchni, tak? Przekładka wody, jestem za, ale proszę o jedno, tak? Nie celowo pominięte, tak? Po prostu byśmy chcieli przełożyć, powtórzę jeszcze raz, wodę tam, gdzie powiat przykrył tą nową nawierzchnią. Tutaj pan radny też tak ma rację, tam się przydała jakaś wiatka, może wspólnymi siłami, część fundusz sołecki, tak, część z budżetu gminy, w przyszłym roku się uda to zrobić. Proszę państwa, będziecie państwo debatować nad projektem budżetu, tak, jeszcze przed, myślę, na pewno przed świętami. Tam są pewne propozycje, ich nie ma dużo, ponieważ rok inwestycyjny, te inwestycje w przyszłym roku zakładamy mniejsze, bo chcemy upłacić kredyty, tak, żeby mieć możliwość inwestowania. Natomiast państwo głosujecie nad budżetem, tak, i państwo macie prawo w czasie dyskusji wprowadzić zmiany do budżetu, tak. Oczywiście trzeba powiedzieć wprost, tak, że trzeba wskazać, skąd te pieniądze, tak. Ja wiem, że to jest trudne. No, czy tak, jeżeli zrobimy tam, nie zrobimy gdzie indziej, tak? Ta chodra zawsze będzie za krótka. Czy to w funduszach sołeckich, czy to w ośrodku kultury, czy to w gminie, tak? Zawsze będzie za krótka. Czy do tych tematów powrócimy? Żeby nie być źle zrozumiałym, bo za dużo dzisiaj mówię. Proszę państwa, wszyscy państwo macie rację. To wszystko jest potrzebne, tak? Ja się pod tym podpisuję prawą, lewą ręką. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu pana Marka Gierałka. Umknęło mi także przy ulicy Powstańców Wielkopolskich, bo już to zgłaszałem ten problem na komisji, tam rodzic dwójki małych dzieci, jest nawet tam chyba czwórka dzieci mieszka bardzo małych na Powstańców. Problem przechodzenia z ulicy Powstańców no, w kierunku szkoły. Ja wiem, że tam jest przejście dla pieszych jest naprzeciwko poczty. I po prostu no tam jest jakby trochę problem, że nie ma takiego dobrego dojścia do tych pasów, tam gdzieś trzeba przechodzić przez trawnik. Ja już to zgłaszałem, nie chcę tu za bardzo się rozgadać, ale nawet tam rzucił propozycję rodzic, żeby może zamknąć z jednej strony tę ulicę. Ja nie wiem, czy to jest do końca dobry pomysł, ale ja tylko przekazuję to, co mieszkańcy mówili, żeby ograniczyć jazdę tych, którzy jeżdżą po prostu tam, którzy śmigają na skróty do szkoły, bądź no nie chce się objeżdżać po prostu tutaj dookoła, koło gminy. Skracają sobie niektórzy mieszkańcy drogę. Ja apelowałem, żeby może policjant stanął, bo najlepiej to się egzekwuje po kieszeni. To jest taka prawda, aczkolwiek no nie chcemy nasyłać na swoich mieszkańców, współmieszkańców policji. Lepiej jakby to była świadomość tych, którzy jadą tamtędy, żeby mieli no, tą rozwagę, że być może że tam dziecko może wybiec. Co prawda tam ruch kołowy jest dopuszczalny, ale tylko dla mieszkańców. I nawet taka propozycja, mówię, padła, żeby może ustawić jakieś dwa słupy z jednej strony, żeby po prostu był wjazd tylko w jedną stronę i już to wiadomo, że nikt sobie skracał nie będzie, bo nie przejedzie. A mieszkańcy nawet prosili o rodzaj jakiegoś lustra przy wyjeździe z tej ulicy, bo bardzo ciężko jest wyjechać. Słaba widoczność jest z lewej strony, gdy się wyjeżdża z ulicy Powstańców. Prawą stronę dość dobrze widać, z lewej strony tam jest żywopłot bodajże jednej z pań lokatorek, która tam mieszka i no, apelowali nawet być może, że lustro po drugiej stronie ulicy, tak jak jest na skrzyżowaniu Sportowej ze Śledzką. No i właśnie kwestia tego przejścia, czy ewentualnie tam jakiś kawałek utwardzenia, nie wiem, dodatkowe pasy, czy to może być, ja nie wiem, czy jedne pasy od drugich mogą być 20-30 metrów, pewnie tak, ale no nie o tym jakby tutaj rozstrzygać. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Czy jeszcze pan wójt? Dobrze. Czy ktoś jeszcze z państwa chce zabrać głos? Dziękuję. W takim razie
Przechodzimy do punktu 9. Zamknięcie obrad sesji. Ogłaszam, że druga sesja Rady Gminy Dominowo zostaje zamknięta. Dziękuję.